Cześć, z tej strony Piotr Słapa, akademiamuzyki.pl. Witaj w kolejnej lekcji na kanale. Dzisiaj temat techniczny. Pokażę Ci cztery bardzo fajne i skuteczne ćwiczenia, które pomogą Ci rozwinąć koordynację lewej dłoni. Popracujemy nad szybkością oraz precyzją. Te ćwiczenia możesz wykonać przez cały maj. One pomogą Ci się przygotować do nowego gitarowego wyzwania, które ruszy tutaj na kanale już na początku czerwca. Będzie super gitara do wygrania. W tym miejscu mam do Ciebie jeszcze małą prośbę. Jeżeli spodoba Ci się ta lekcja czy inna na kanale, to będzie mi bardzo miło, jak zostaniesz subskrybentem Akademii Muzyki i zostawisz łapkę w górę. Ok, to przejdźmy w takim razie już do konkretów. Pokażę Ci, jak wygląda pierwsze ćwiczenie. I teraz sprawdźmy, co się tutaj dzieje. Palec mały lokuje na 8 progu struny wiolinowej E, palec wskazujący na 5 progu struny G i gram w taki sposób: struna E oraz struna G. Następnie palec wskazujący zostaje na 5 progu, dokładam 3 palec na 7 próg struny E oraz później mały palec na 8 progu struny G. Zagram jeszcze raz. I teraz w kolejnym ruchu palec wskazujący zostaje, drugi palec ląduje na 6 progu struny E i palec trzeci na 7 progu struny G. W taki sposób zagram całość. Ok, i teraz ostatni ruch. Palec wskazujący na 5 progu struny E i drugi palec na 6 progu struny G. W taki sposób. I teraz zagram bardzo wolno całość. Sprawdźmy, jak wygląda kostkowanie. Kostka porusza się w kierunku najpierw góra, a później dół. Jeszcze raz to zagram. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I jeszcze tutaj mała uwaga. Staram się grać w taki sposób, żeby dźwięki wybrzmiewały do samego końca. Nie chcę urwać dźwięków, tylko staram się grać bardzo wolno, dokładnie, trzymać te dźwięki do samego końca. Ok, przechodzimy do dalszej części ćwiczenia. Teraz będziemy grali na innych strunach. Mały palec ląduje na 8 progu struny B i palec wskazujący na 5 progu struny D. Zagram to. Zmieniamy struny i teraz palec wskazujący jest na 8 progu struny G i palec wskazujący na 5 progu struny A. Ostatni wariant, mały palec na 8 progu struny D i palec wskazujący na 5 progu struny E. I teraz spróbuję wszystkie te warianty ze sobą połączyć. To ćwiczenie jest fajne z kilku powodów, między innymi dlatego, że gramy wszystkimi palcami w bardzo dziwnych, często niewygodnych konfiguracjach oraz ćwiczymy również kostkowanie i konkretnie technikę string skipping, czyli omijanie strun. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, jest podobne do pierwszego, ale tym razem będziemy poruszać się w kierunku od strun basowych do strun wiolinowych. Zobacz, jak to ćwiczenie wygląda. Przechodzimy do omówienia detali. Palec wskazujący umieszczamy na 5 progu struny basowej E i mały palec na 8 progu struny D. Następnie drugi palec na 6 progu struny E, palec wskazujący na 5 progu struny D. Następnie palec trzeci na 7 progu struny basowej E, palec drugi na 6 progu struny D. I następnie mały palec na 8 progu struny E oraz palec trzeci na 7 progu struny D. Zagram to bardzo wolno. I w
kolejnym kroku przemieszczamy się na kolejne struny. Czyli tutaj będą aktywne struny A oraz struna G. Kolejny krok to są struny D oraz B. Zagram. I ostatnia para strun to jest struna G oraz struna E. Zobacz, jak to wygląda. I na koniec zagram bardzo wolno całość. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze dwie wskazówki. Kierunek kostkowania to jest dół-góra. Dół-góra, 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 dół-góra. I kolejna wskazówka, którą już znasz z poprzedniego przykładu. Zostawiamy palce do samego końca. I tak dalej. Skończyliśmy ćwiczenie numer 2 i przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. To ćwiczenie polega na tym, że jeden palec blokujemy na strunie B, pozostałe palce grają na strunie E i kostkujemy naprzemiennie dół-góra. W wariancie pierwszym umieszczamy palec wskazujący na piątym progu struny B. I teraz tak, mały palec będzie odpowiedzialny za ósmy próg struny E, trzeci palec za siódmy próg tej samej struny i drugi palec za szósty próg i gramy taką konfigurację. Wskazujący mały, trzeci mały, drugi mały, trzeci mały. Jeszcze raz to zagram bardzo wolno. Przechodzimy do wariantu numer 2. Drugi palec jest na szóstym progu struny B. I później gramy mały palec, trzeci palec, mały palec, palec wskazujący, mały palec, trzeci palec, mały palec. Zagram to troszeczkę szybciej. I teraz przechodzimy do trzeciego wariantu. Trzeci palec na siódmym progu struny B. I kolejność wygląda następująco. Trzeci palec, mały palec, drugi palec, mały palec, pierwszy palec, mały palec, drugi palec, mały palec. Zagram troszeczkę szybciej. I wariant ostatni, najtrudniejszy, mały palec na ósmym progu struny B i kolejność, mały palec, trzeci palec, drugi palec, trzeci palec, pierwszy palec, trzeci palec, drugi palec, trzeci palec. Jeszcze raz to zagram wolno. I na koniec kilka wskazówek. Pamiętaj, żeby zawsze palec, który jest na strunie B, był dociśnięty do samego końca, czyli nie chcemy go odrywać. I kolejna sprawa, chcemy, żeby struny, żeby dźwięki wybrzmiewały do samego końca, czyli unikamy sytuacji takiej. Chcemy mieć bardzo długi dźwięk i to oczywiście wymaga praktyki i treningu, dlatego że bardzo łatwo jest oderwać palec ze struny i oczywiście tą strunę wytłumić. Szczególnie trudny jest wariant z małym palcem, ponieważ mały palec bardzo łatwo tłumi tutaj tą strunę E, więc postaraj się troszkę nim tutaj pokombinować, powykrzywiać go, znaleźć odpowiedni kąt i wtedy po treningu na pewno Ci się uda. Okej, to by było na tyle. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Zobacz, jak ono wygląda na gryfie. Jak widzisz, jest to seria niewygodnych akordów, które angażują wszystkie palce. Zaczynamy od takiego układu. Palec wskazujący na piątym progu struny D, drugi palec na szóstym progu struny G, trzeci palec na siódmym progu struny B i mały palec na ósmym progu struny E. Gram to kostką po prostu w dół i staram się ten akord złapać wszystkimi palcami jednocześnie w taki sposób.
Żeby to zrobić, postaraj się napiąć palce, ułożyć pod odpowiednim kątem. I tutaj kluczowy jest mały palec, który ma tendencję do tego, żeby odlatywać. I teraz jak już mamy ten akord, to palec drugi i trzeci zmienia swoją pozycję, jest druga przekątna. Takie coś. Kolejny wariant jest taki, że zostają nam palce drugi i trzeci, mały palec umieszczamy na ósmym progu struny D i palec wskazujący na piątym progu struny E. Zagram to wszystko. Raz, dwa, trzy i ostatni wariant. Zostaje na miejscu palec pierwszy i mały, a tutaj te palce tworzą kolejną przekątną. Zagram teraz całość bardzo wolno. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętaj, że te ćwiczenia są dosyć trudne. Jeżeli nie jesteś mocno zaawansowanym gitarzystą, to pewnie od razu ci to nie wyjdzie. Daj sobie 2-3 tygodnie czasu na solidny trening i zobaczysz, że z każdym dniem będzie lepiej. Ja jestem zdania, że technika gry lepiej zbudować na konkretnych ćwiczeniach, niż od razu rzucać się na trudne utwory, gdzie bardzo łatwo się zniechęcić i popełniać pomyłki. Okej, to by było na tyle. Bardzo ci dziękuję za udział w tej lekcji. Mam nadzieję, że te ćwiczenia rozwiną twoją technikę gry, że będziesz lepiej grać i twoja dłoń będzie sprawniej pracować na gryfie. Widzimy się w kolejnym tygodniu tutaj na kanale. Do zobaczenia. Cześć!